Zjednoczona Prawica notuje spadek poparcia. Najnowszy sondaż CPOS. Zjednoczona Prawica w dół, KO w górę. Najnowszy sondaż CPOS. Zjednoczona Prawica PiS wraz z koalicjantami z Solidarnej Polski i Porozumienia cieszy się poparciem 41% badanych. Z kolei Koalicja Obywatelska może liczyć na 22% poparcia. Próg wyborczy przekroczyłyby jeszcze dwa ugrupowania, wynika z najnowszego sondażu CPOS. Notowania Zjednoczonej Prawicy w stosunku do poprzedniego badania z sierpnia spadły o 3 punkty procent. O tyle samo poprawiły się natomiast notowania Koalicji Obywatelskiej. Poparcie dla Konfederacji utrzymało się w stosunku do poprzedniego sondażu na tym poziomie 8%. Poparcie dla Lewicy wzrosło natomiast o 1 punkt procent. Do 5%. Głosowanie na PSL. Koalicję Polską PSL, Kukiz 15, UED, zadeklarowało we wrześniu 3% ankietowanych bez zmiany w stosunku do sierpnia. Ponadto 5% badanych zadeklarowało, że zagłosowałoby na inne ugrupowanie, wzrost o 1 punkt procent, a 13% wybrało odpowiedź trudno opowiedzieć, spadek o 1 punkt procent. 4% respondentów odmówiło odpowiedzi. Gdyby wybory odbyły się we wrześniu, udział w nich zadeklarowało 77% badanych, spadek o 3 punkty procent, a 14% na pewno nie wzięłaby w nich udziału. 2 punkty procent więcej, 9% badanych nie wie, czy wzięłaby udział w wyborach, wzrost o 1 punkt procent. Skąd niewielki spadek poparcia dla ZP? Komentarz. W komentarzu do sondażu CPOS ocenił, że przedłużające się pertraktacje w koalicji rządzącej mogły przyczynić się do niewielkiego spadku poparcia dla Zjednoczonej Prawicy. Trzeba zaznaczyć, że sondaż był przeprowadzony przed ostatnio ujawnionymi opinii publicznej konfliktami wewnątrz koalicji rządzącej, a także przed krytyczną rezolucją Parlamentu Europejskiego na temat praworządności w Polsce, co mogłoby wpływać na postrzeganie rządzącej formacji. Zyskała natomiast najsilniejsza partia opozycyjna, czytamy w komentarzu ośrodka. Choć PiS wraz z koalicjantami uzyskał w tym miesiącu najniższy wynik od czasu wyborów, to jednak praktycznie nie odbiega on od notowań z przełomu czerwca i lipca. Również wrześniowy wzrost poparcia dla KO utrzymuje się w granicach, w jakich wahają się w tym roku notowania tego ugrupowania. Dobry i stabilny jest sierpniowy wynik Konfederacji, która w tym roku, choć tylko minimalnie, poprawiła swoje notowania. Z miesiąca na miesiąc coraz więcej wyborców w swobodnych wypowiedziach deklaruje chęć głosowania na ugrupowanie Szymona Hołowni Polska 2050, dodał CPOS. Sondaż został przeprowadzony w dniach 7-17 września na próbie liczącej 1149 osób w ramach procedury Mixed Modena reprezentatywnej i imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Procedura Mixed Mode oznacza, że badany mógł wybrać rodzaj przeprowadzenia sondażu: wywiad bezpośredni, wywiad telefoniczny lub samodzielne wypełnienie ankiety.